Proszę powstać. Odmówimy modlitwę Piotra Skargi. Boże, rządco i Panie narodu, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz nam szeroką i głęboką miłość i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję, można usiąść. Komunikat był podany, czyli nagrywamy i rejestrujemy obrady i dźwięk na dzisiejszej naszej sesji. To wynika to z paragrafu 17 punkt 2 i 3 statutu. Wobec powyższego oficjalnie otwieram 29 zwyczajną sesję. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na naszą sesję ważnych gości. Witam panią dyrektor szpitala na Kamieńcu, panią Reginę Tokarz. Pani dyrektor chyba po raz pierwszy w tym roku ma przyjemność być na naszej sesji. No dokładnie. Także bardzo dziękujemy za to dzisiejsze przybycie. Witamy również panią dyrektor naszego PCPR, panią Renatę Zielińską. Witam panią dyrektor. I proszę państwa, również na obecni na naszej dzisiejszej sesji są panowie Szymon Wasielak i ojciec Kazimierz Wasielak, radny gminy Nowy Targ. W sprawach bieżących tutaj Szymek ma taką pewną pasję polegającą na tym, że bierze udział również w sesjach poszczególnych rad, ale o szczegółach to zarówno tata, jak i Szymek w sprawach bieżących tutaj państwo poinformują. Witam również naszych pracowników, pana starostę Piotra Bąka na czele zarządu powiatu. Witam panią skarbnik i pana sekretarza, którzy będą również na naszej sesji. Proszę państwa, zanim przystąpimy do głosowania nad porządkiem obrad, prosiłbym o zalogowanie się do naszego systemu i potwierdzenia swojej obecności w systemie, który mamy dostarczony. Mamy obecnych 13 radnych, nieobecnych jest 6, a to oznacza, iż Rada posiada wystarczające kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Wobec powyższego przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Czy do porządku obrad ze strony państwa radnych są jakieś uwagi? Coś wymaga dodatkowej zmiany? Bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie poddam pod głosowanie porządek obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad 29 zwyczajnej sesji, proszę o oddawanie głosu. Otwieram głosowanie. Wszyscy państwo dali głos. Mamy wynik głosowania. Trzynastu radnych było za. Stwierdzam, że Rada podjęła proponowany porządek obrad jednogłośnie. Proszę państwa, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji, to mianowicie do punktu drugiego. I w punkcie tym mamy przyjęcie protokołu z poprzedniej, czyli z 28 naszej sesji.
a protokół ten czytali panowie radni Andrzej Gut-Kantek i Mariusz Koperski. I bardzo bym prosił, by w tej kolejności panowie zechcieli złożyć stosowne wnioski. Pan Andrzej Gut-Kantek. Z protokołem 28 sesji zapoznałem się, odzwierciedla przebieg sesji. Proszę o przyjęcie bez czytania. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Koperski. Świadczam, że zapoznałem się z protokołem 28 sesji Rady Powiatu. Oddaje on przebieg obrad sesji. Wnoszę o przyjęcie go bez czytania. Dziękuję. Dziękuję panu radnym. W takim razie poddam pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej, czyli 28 zwyczajnej sesji. Otwieram głosowanie. Proszę o oddawanie głosu. Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. 13 radnych było za. Nikt się nie wstrzymał, też nikt był przeciw. Stwierdzam, że protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. I w ten oto sposób przechodzimy do punktu trzeciego. A w punkcie tym mamy sprawozdanie starosty z prac zarządu powiatu za okres pomiędzy 28, a dzisiejszą naszą sesją. Zapraszam pana starostę Piotra Bąka celem przedstawienia tej informacji. Panie starosto, zapraszam. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. W okresie między 28 a 29 sesją Rady Powiatu odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Powiatu Tatrzańskiego, podczas których omawiano i podejmowano decyzje dotyczące następujących spraw. Postanowiono o dofinansowaniu kształcenia nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych w celu uzupełnienia przygotowania pedagogicznego w ramach dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Całkowita kwota dofinansowania 14 566 zł. Postanowiono o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa w latach 2021-2025. Kwota dofinansowania wyposażenia bibliotek przy wkładzie własnym w wysokości 3000 zł będzie wynosić 12 tysięcy zł. Udział w programie zgłosiło Liceum Ogólnokształcące imienia Oswalda Balcera oraz Zespół Szkół Budowlanych imienia Władysława Matlakowskiego. Postanowiono o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zadanie własne powiatu realizowane będzie w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2026 roku. Zatwierdzono wybór oferty Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego. Na wniosek dyrektora Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu Jutrzenka wyrażono zgodę na wykonanie monitoringu wizyjnego obejmującego budynek wraz z otoczeniem. Na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego postanowiono o przyznaniu środków finansowych na zakup wyposażenia szkoły oraz pomocy dydaktycznej w kwocie 38 850 zł. Zapoznano się i przyjęto treść protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Komisja przyznała łącznie 22 stypendia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w wysokości 5 tysięcy złotych, 4 tysiące złotych i 3 tysiące złotych odpowiednio na łączną kwotę 75 tysięcy złotych. W związku ze złożonymi wnioskami postanowiono o przyznaniu świadczeń fakultatywnych dla trzech rodzin zastępczych w sumarycznej kwocie 4 500 zł. Zapoznano się z prezentacją przedstawioną przez dyrektora Teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza dotyczącą sposobu zagospodarowania wydzierżawionych pomieszczeń na parterze budynku starostwa z przeznaczeniem na utworzenie nowej sceny teatru pod nazwą Scena Atelier. Jest to rzecz znana Wysokiej Radzie, była przedmiotem uchwały. W tej chwili projekt przygotowywany przez Teatr imienia Witkiewicza podlega jeszcze modyfikacji i dostosowaniu do nowych elementów, które pojawiły się.
w międzyczasie i w ocenie dyrektora teatru są bardzo duże szanse, że finansowanie na ten projekt się znajdzie, a więc będziemy mieli w budynku nową placówkę kultury o bardzo ciekawym programie. Rozpatrzono i podjęto decyzję w 12 sprawach związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem zasobem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Zarząd podjął następujące uchwały. 6 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć i ograniczenie funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego. 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 2 uchwały w sprawie zmian w planie finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć i ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkół Budowlanych. 8 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć i ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych. Uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych do realizacji postanowień porozumienia dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania województwa małopolskiego pod nazwą produkcja produktów żywnościowych wysokiej jakości z województwa małopolskiego. To jest ten projekt, który był przedmiotem uchwały Rady na ostatniej sesji i dotyczący promocji kuchni regionalnej wspólnie z województwem małopolskim. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia i regulaminu konkursu na zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu tatrzańskiego na 2022 rok. Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu. Uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej dla zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Uchwałę w sprawie przekazania upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego imienia Oswalda Balcera do zaciągania zobowiązań z tytułu umowy, której realizacja w roku budżetowym 2021 oraz latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z której wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Zakopanem. W okresie sprawozdawczym nie było żadnych postępowań przetargowych. Inwestycje zasadniczo toczą się zgodnie z planem. Tyle mojego sprawozdania. Jeżeli są jakieś pytania czy uzupełnienia, jestem do dyspozycji Wysokiej Rady. Bardzo dziękuję panu staroście. Oczywiście te materiały i to sprawozdanie macie państwo na swoich tabletach. Tym niemniej ponawiam pytanie, czy ze strony państwa radnych są jakieś tematy? Może pan Tomasz Dzierżęka, potem pan Zbigniew Proszowski. Bardzo proszę. Panie starosto, tylko informacyjnie, czy w międzyczasie coś się podziało w kwestii informacji o dofinansowaniu drogi Biały Dunajec - Bukowina? Czy jakaś informacja przyszła, że zostały przyznane środki na ten cel? Cały czas w tej chwili toczy się w tym sprawie, nie wiem jak to nazwać, postępowanie czy jakby działania Urzędu Małopolskiego Wojewódzkiego. Proszono nas o wyjaśnienia. W tym roku środki z Rządowego Funduszu Dróg są bardzo niewielkie. Jeżeli chodzi o Małopolskę, o ile dobrze pamiętam, to jest rzędu 100 milionów złotych i chyba jest to dlatego, że duże środki również na zadania drogowe otrzymały samorządy gminne i powiatowe z Polskiego Ładu. Dlatego po ogłoszeniu Polskiego Ładu później weryfikowano wszystkie złożone wnioski do Funduszu Dróg, czy nie są one jednocześnie złożone do tych dwóch źródeł. Ale zainteresowanie ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który domagał się dalszych wyjaśnień, wskazuje, że no, na nasz wniosek są duże szanse, ale jeszcze rozstrzygnięcia u wojewody w tej sprawie nie ma, bo rzecz jest dwustopniowa. Najpierw rozstrzyga pan wojewoda, które z Małopolski wnioski uzyskują jego pozytywną rekomendację, a następnie
idą te wnioski do Kancelarii Premiera i tam w Kancelarii Premiera odpowiedni departament ostatecznie określa, które wnioski otrzymają dofinansowanie i tam też określa wielkość tego dofinansowania. Także czekamy na razie na to, co wyjdzie od wojewody małopolskiego cały czas. Dziękuję. Jako uzupełnienie, bardzo proszę. Tak, jako uzupełnienie. Panie Tomku, w zeszłym tygodniu Urząd Wojewódzki kontaktował się ze mną. Myśmy napisali w bardzo szybkim tempie pismo, takie dopełniające, że tak powiem, i to, co pan starosta powiedział, te rozmowy rokują dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Zbigniew Proszowski. Ja chciałem tylko w kwestii uzupełniającej sprawozdanie, jak co roku o tej porze, poinformować Wysoką Radę, że 10 listopada odbył się 14 konkurs, już w sumie o skali krajowej, podhalańskiej, spiskiej, Jurawskiej Drogi do Niepodległości. W tym konkursie wzięło udział łącznie w całym kraju w pierwszym etapie 57 drużyn, to jest 169 uczniów, a w finale spotkało się 9 drużyn z szkół ponadpodstawowych i 8 drużyn szkół podstawowych. Po raz pierwszy uczestnikami konkursu była młodzież z powiatów Chrubieszowskiego, Rawickiego i Nowotarskiego. No i w wyniku przeprowadzonego konkursu w kategoriach szkół podstawowych trzecie miejsce zajęła gmina Biały Dunajec, drugie gmina Poronin, pierwsze miejsce miasto gmina Kurnik. W kategorii szkół ponadpodstawowych trzecie miejsce powiat łowicki, drugie miejsce powiat kartuski, no i pierwsze miejsce nasz powiat tatrzański. Chciałbym oczywiście w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy czynnie przyczynili się do sprawnej organizacji konkursu, jako że z roku na rok robi się to coraz większe przedsięwzięcie pod względem i logistycznym i merytorycznym. Przede wszystkim może merytorycznym, jako że przez te 14 razy nie powtórzył się ani raz zasadniczy temat tego konkursu, także jest to dość takie spore wyzwanie. Jednocześnie chcę, jeśli jestem przy temacie, powiedzieć, że tematem tego rocznego konkursu była setna rocznica Bitwy Warszawskiej, Polacy, którzy obronili Europę. Ten temat również był w zeszłym roku, ale ze względu na pandemię nie mógł odbyć się finał i doszliśmy do wniosku, że jest to tak ważny temat w historii Polski, że trzeba było tą tematykę po prostu przeprowadzić w normalnym trybie. Także dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji tego konkursu, a wręcz go przeprowadzili, przede wszystkim całemu Wydziałowi Naszej Edukacji, razem na czele z panią naczelni i z panią Kasią i z panią Masią i z panią Zosią, biurze rady, która zawsze wspiera nas w tym przedsięwzięciu, no i naszym informatykom, którzy zawsze sprawnie pod względem technicznym ten konkurs przeprowadzają. Oczywiście dziękuję wszystkim gminom, jako że jest to konkurs, gdzie współuczestniczą w kosztach tego przedsięwzięcia wszystkie gminy naszego powiatu, a współgospodarzem tegorocznej edycji było miasto Zakopane, także tu też szczególne podziękowania kieruję i chyba to tyle. Jeśli kogoś zapomniałem, to przepraszam. Chciałem jeszcze jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć na sam koniec, że niestety ludzie odchodzą i tydzień temu w środę, tak? Pożegnaliśmy pana Zbyszka Szeligę, wieloletniego dyrektora naszego liceum ogólnokształcącego. Na tej sali nawet może są jego byli uczniowie. Historyka, który od samego początku brał czynny udział w organizacji od strony merytorycznej konkursu, układał pytania, prawda, zasiadał w jury. Po raz ostatni tak wziął pełny udział w 2018 roku na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. No niestety
postępująca choroba spowodowała, że odszedł. No szkoda, no zawsze tak to bywa, że dobrych ludzi po prostu zaczyna nam brakować. Dziękuję, bo tyle z mojej strony. To jeżeli jeszcze pozwoli pan przewodniczący, to ja zupełnie, bo rzeczywiście konkurs pominąłem, natomiast warto dodać, że konkurs jest pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po raz pierwszy w tym roku, ponieważ konkurs dotyczył spraw wojskowych i wojennych, w jury zasiadał wysoki oficer Wojska Polskiego, pułkownik Dusza, szef sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. To jest przodujący pododdział Wojska Polskiego, szpica NATO. W tej chwili służą na wschodniej granicy, niemniej znalazł czas, żeby być dwa dni tutaj z młodzieżą i przekazywać jej, bo też miał okazję do wykładu o tradycjach wojskowych podhalańskich w Polsce. Myślę, że jeżeli wspomniał pan przewodniczący, pan Dyszek, o panu dyrektorze Szelice, no był też dyrektorem powiatowej jednostki przez szereg lat, Liceum Ogólnokształcącego imienia Oswalda Balcera. Chyba by pan przewodniczący pozwolił, żebyśmy minutą ciszy uczcili. Oczywiście, panie starosta. Proszę o powstanie. Czy jeszcze do sprawozdania pana starosty ze strony państwa radnych są jakieś pytania, jakieś uwagi? No i co by nie było, chciałem jeszcze uzupełnić i podziękować panu przewodniczącemu jako prezesowi Banku Spółdzielczego Karpatia zawsze za pomoc w organizacji w imieniu konkursu samorządu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy są jakieś pytania tutaj do pana starosty jeszcze? Nie ma pytań. Panie starosto, bardzo dziękujemy za złożenie tego sprawozdania. W międzyczasie dotarła do nas pani dyrektor Małgorzata Czaplińska. Bardzo witam panią dyrektor. Rozumiem, że tutaj panie we dwójkę dadzą sobie radę spokojnie z tą informacją. Proszę państwa, przechodzimy do punktu czwartego. W punkcie czwartym mamy interpelacje i zapytania radnych. Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie ma chętnych do zabrania głosu. W takim razie zamykam ten punkt i przechodzimy już do bloku właśnie informacji dyrektorów szpitali. Jak państwo widzicie, mamy trzy tematy. Sytuacja epidemiczna w związku z oczywiście z COVID-em, wykonanie kontraktów za rok 2020, no i stan realizacji kontraktów za ten rok. Pani dyrektor Regina Tokarz, zapraszam panią dyrektor na mównicę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. W imieniu szpitala chciałam przedstawić może troszkę w innej kolejności, bo mamy również prezentację, aby było to jasne. Mamy również prezentację, także wszystkie słowa, które tutaj będą powiedziane, będą również załączone na ekranie. Ja może rozpocznę od w skrócie od realizacji. Panie dyrektor, może niech to zejdzie na dół, ponieważ dosyć mocny szum jest tutaj z tyłu, za plecami naszymi. Proszę ściągnąć ten ekran na dół, żeby nie przeszkadzał pani dyrektor. Nie, nie, tutaj oni robią, tylko że huczy strasznie z tyłu. Czy już mamy? Jak można prezentować to? Ja takich cudów nie widziałam jeszcze. Aby nie za dużo tej dobroci. Czy na pewno tak to ma zostać?
Witamy w międzyczasie również panią dyrektor Helenę Brzozowską, która w następnym punkcie również udzieli informacji na temat swojego szpitala. Witamy pani dyrektor. Czy tak ma to być podzielone? No, kiedyś to bywało. No nie wiem właśnie, to, a to będzie na ekranie chyba. Będzie na ekranie? Będzie. No to nie będziemy mieć na ekranie. No będzie, no jak musi być. No. Przepraszam jeszcze raz pani dyrektor za te troszkę kłopoty techniczne. Proszę bardzo jeszcze raz, jak można było w początku. Dziękuję. Trudno zdarza się. Wrócimy do początku. Może ja krótko przedstawię realizację kontraktu za rok 2020. Szczegółowe sprawozdanie zostało złożone, zatwierdzone, ale bardziej interesujące jest wykonanie szczególnie świadczeń zdrowotnych. Ale pokrótce, przychody z usług zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w roku 2020 zostały wykonane w kwocie 63 316 279. To jest 86,74% zakładanego planu. Proszę Państwa, przypominam, że ubiegły rok był pierwszym rokiem pandemii. W wielu miesiącach była wstrzymana działalność zakładu, planowe zabiegi, a w październiku, w listopadzie szpital prawie w całości był szpitalem covidowym. Ponadto w 2020 roku szpital zrealizował dodatkowe przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie za leczenie SARS-CoV-2 oraz środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego pracującego w bezpośrednim kontakcie z pacjentami zakażonymi. Łącznie przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowane zostały w kwocie 75 064 564 zł, z czego ryczałt drugiego poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitali został wykonany niespełna 30 milionów, to jest 81%. Co to znaczy ryczałt drugiego poziomu? Proszę Państwa, nasze w większości wszystkie oddziały są w tak zwanej sieci szpitali i wszystkie jest szpitalem sieciowym i większość oddziałów wchodzi w skład tej sieci i finansowana jest w większości ryczałtem. Ostatecznie działalność zakładu pomimo pandemii za rok 2020 zamknęła się z zyskiem w wysokości 541 517 zł. Ale myślę, że ważniejszą rzeczą są tu konkretne zrealizowane świadczenia w naszym szpitalu. A więc w szpitalu powiatowym w Zakopanem liczba hospitalizowanych w okresie styczeń-grudzień 2020 roku wyniosła 8405 pacjentów. Ja się będę odnosiła do roku sprzed pandemii, bo jest to spadek w porównaniu do 2019 o prawie 2000 pacjentów, a dokładnie 1975 pacjentów było mniej, to blisko 20%. W poradniach specjalistycznych udzielono 39 909 porad i również jest to spadek w porównaniu do roku sprzed pandemii o 13 733 porady. W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielono pomocy 16 177 pacjentom. Jest to spadek o prawie 7 tysięcy pacjentów było mniej na SOR-ze w 2020 roku w porównaniu do roku sprzed pandemii. Pogotowie ratunkowe wyjeżdżało do wypadków i zachorowań 4927 razy i również jest to spadek o przeszło 1000 wyjazdów, a dokładnie 1024. W zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielono 4949 porad i jest to spadek prawie o 50%, bo o 4875 porad. Czyli pacjenci nie przychodzili, po prostu obawiali się, woleli leczyć się w domach. Udzielono 7289 porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
i to był spadek o 1377 porad. W naszym POZ-cie, czyli u lekarza rodzinnego, który prowadzony jest w szpitalu, przy szpitalu powiatowym, zadeklarowanych jest na dzień dzisiejszy 1809 pacjentów. Również spadek, tak jak wspomniałam na początku, były ograniczone planowe przyjęcia decyzją i zaleceniem Narodowego Funduszu Zdrowia i decyzjami wojewody, stąd również było mniej zabiegów na bloku operacyjnym. I tak wykonano 2279 zabiegów operacyjnych, to jest o 513 zabiegów mniej niż w takim samym okresie roku poprzedniego. W tym pacjentom z oddziału ortopedii 768 zabiegów, na oddziale chirurgii 487, na oddziale urologii 443, natomiast na oddziale położniczo-ginekologicznym 221 zabiegów ginekologicznych i 360 cięć cesarskich. Zmniejszyła się ilość wykonywanych również badań tomografii komputerowej w trybie ambulatoryjnym. Wykonano 1607 badań tomografii komputerowej, o 760 badań mniej niż w takim samym okresie roku ubiegłego, czyli prawie 30% mniej. Zmniejszyła się ilość wykonywanych badań diagnostycznych pracowni endoskopii ambulatoryjnej. Wykonano 596 kolonoskopii, czyli o 315 badań mniej, oraz 320 gastroskopii, to jest o 175% badań mniej niż w poprzednim roku. Tu również jest prawie 50% mniej. W dziale fizjoterapii wykonano 66 998 zabiegów i to jest blisko 25 tysięcy zabiegów mniej niż w takim samym okresie roku poprzedniego. Dziennie wykonywano prawie 265 zabiegów. Liczba zgonów w szpitalu wyniosła 388 osób w roku 2020. Ja za chwilę przy sytuacji epidemiologicznej podam, ile było, jeżeli będziemy mówili o zakażeniach, powiemy, ile z tego było zgonów z powodu COVID w roku 2020. Ja tylko mogę zaznaczyć, że były to 84. Urodziło się w roku 2020 672 dzieci. I tak jak wspomniałam, to był spadek spowodowany sytuacją epidemiczną w Polsce. Natomiast bieżąca realizacja kontraktu to jest rok 2021, gdzie z ograniczeniami również i z pandemią mierzymy się nie tylko tak jak w ubiegłym roku, że w szpitalu, szpital był zamknięty w październiku, listopadzie. Natomiast w tym roku mieliśmy już na wiosnę potężną falę, a w tej chwili, tak jak wszyscy Państwo wiecie, jest czwarta fala, więc również sytuacja i działalność szpitala nie jest taka jak w latach poprzednich, czyli przed rokiem 2020. Ale co nie znaczy, że na dzień dzisiejszy, na 31 października, takie mamy szczegółowe dane, zakontraktowane usługi zostały wykonane blisko w 80%, 79,43% zakładanego planu. Również dodatkowo zrealizował przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli zaświadczenia z powodu zakażenia COVID-em. One zostały zrealizowane w wysokości 23 127 757 zł, ale z tego kwota 6 014 271 to środki celowane z Narodowego Funduszu Zdrowia przekazane odrębną umową. To są środki na dodatki dla pracowników pracujących w bezpośrednim kontakcie, czyli pracujących na oddziale covidowym. Łączne przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia do października 2021 roku zostały zrealizowane blisko 80 milionów, a dokładnie 79,53,920 i wykonany został ryczałt w 78,92% planu na październik 2001 roku.
W Szpitalu Powiatowym w Zakopanem liczba hospitalizowanych w okresie styczeń-październik 2021 wyniosła znowu 7115 pacjentów. Jest to spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 o 321 pacjentów oraz 1621 pacjentów mniej w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Proszę Państwa, porównujemy się dokładnie w latach 2019-2020. Jak mówiliśmy, w 2020 to mieliśmy cały rok, mogliśmy porównać. Natomiast tutaj wybraliśmy również trzy kwartały 2019 i 2020, aby móc pokazać tą skalę spadku, jaką obserwujemy w świadczeniach. Również w poradniach specjalistycznych udzielono o 3034 porad. Akurat tutaj porad więcej w stosunku do roku 2020, ale mniej niż 2019. To świadczy o tym, że jednak do poradni specjalistycznych w tym roku już pacjenci udawali się częściej, aniżeli na początku pandemii, czyli w roku 2020. W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielono pomocy 13302 pacjentom, to jest spadek o 1400 do analogicznego roku 2020 oraz o 6874 mniej niż w roku 2019. Pogotowie ratunkowe wyjeżdżało do wypadków i zachorowań 4484 razy, o 206 razy więcej w stosunku do analogicznego roku 2026, ale mniej niż w 2019. Również w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielono 4485 porad. Jest to spadek o 90 w stosunku do 2020, ale o 3806 porad mniej w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Ja chciałam tylko dodać od siebie, bo jeżeli chodzi o wyjazdy pogotowia, to proszę się nie przerażać, że było mniej tych wyjazdów, ale szpital na okres pandemii miał zakontraktowaną, których tutaj danych statystycznych, bo odrębną umową, był dodatkowy zespół, który wyjeżdżał do pacjentów nie tylko covidowych, ale również jeżeli był zadysponowany w zależności od potrzeb, to po terenie całego Podhala. Ale tutaj danych statystycznych nie podajemy, bo nie są to świadczenia, które są zakontraktowane w ramach umowy pogotowia ratunkowego, tylko to jest dodatkowa karetka. Także jeżeli byśmy doliczyli tamte wyjazdy, to byłoby pewnie analogiczna ilość albo może więcej. W okresie od stycznia do października udzielono 6493 porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i jest to wzrost do okresu 2020 o 327 porad. Na bloku operacyjnym wykonano 1984 zabiegi, o 101 zabiegów mniej niż w takim samym okresie roku ubiegłego oraz o 367 zabiegów mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Z tego pacjentom z oddziału ortopedii 696, z chirurgii 406, urologii 459, ginekologiczno-położniczy 197 i 226 cięć cesarskich. W stosunku do analogicznego okresu roku 2020 zwiększyła się ilość wykonywanych badań tomografii komputerowej w trybie ambulatoryjnym, gdzie wykonano ich do 30 października 1532, dwa badania, to jest o 179 więcej niż w 2020, ale o 406 więcej niż w 2019. W stosunku do roku 2020 zwiększyła się ilość wykonywanych badań diagnostycznych również w pracowni endoskopii w trybie ambulatoryjnym. W okresie od stycznia do października wykonano 622 badania kolonoskopii, czyli 94 badania więcej niż w 2020 roku w tym okresie, ale o 134 mniej niż w tym okresie roku 2019. Wykonano również 363 gastroskopie, o 80 więcej niż w ubiegłym roku, ale o 60 badań mniej niż w takim okresie roku 2019. W dziale fizjoterapii wykonano 60548 zabiegów,
to jest o 5029 zabiegów mniej, więcej niż w takim samym okresie roku ubiegłego oraz o 15755 zabiegów mniej w porównaniu z rokiem 2019. Liczba zgonów w szpitalu do października 30 wyniosła 365, a urodziło się 427 dzieci, w tym 196 z powiatu tarczańskiego. Spadek liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych, jak wspomniałam na początku, był szczególnie spowodowany trwającą sytuacją epidemiczną, gdzie ja tylko pokrótce przedstawię cyfry, a pytania i szczegółowe informacje od strony medycznej, jeżeli Państwo będą zainteresowani, jest ze mną pani dyrektor do spraw lecznictwa, więc na pewno szczegółowych informacji udzieli na temat naszych pacjentów czy leczenia. A ja pokrótce, w okresie od 12 października 2020 roku, proszę Państwa, dostaliśmy 12 października pierwsze decyzje o przekształceniach łóżek w szpitalu w kolejnych oddziałach łóżka covidowe. Wiemy, że pandemia trwała w ubiegłym roku od marca, ale takich szczególnych decyzji nie było. Pierwszą decyzję wojewody otrzymaliśmy 6 października, a pierwsi pacjenci byli u nas 12 października. Otworzyliśmy oddział, pierwszy oddział covidowy. I tak w okresie od 12 października 2020 roku do chwili obecnej szpital powiatowy imieniem doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem decyzjami wojewody małopolskiego został zobowiązany do zapewnienia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W okresie tym liczba łóżek była zmienna. Najwięcej łóżek dla pacjentów zakażonych szpital zapewniał w miesiącach listopad 2020 oraz marzec 2021. Było to 168 łóżek dla pacjentów zakażonych oraz 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia. W tych 168 łóżkach były takie tygodnie, gdzie mieliśmy oddział 16 łóżek respiratorowych w najtrudniejszym okresie, bo dzisiaj mamy akurat od wczoraj 12 dodatkowych łóżek respiratorowych, ale to o tym później. Było to, tak jak powiedziałam, 168 łóżek. Najmniej łóżek szpital zabezpieczał od czerwca do września 2021, czyli w tym roku w okresie wakacyjnym, i było to tylko 16 łóżek dla pacjentów zakażonych oraz 4 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia. W miesiącu sierpniu w szpitalu nie przebywał żaden pacjent zakażony. Był to jedyny miesiąc w tym roku, gdzie nie mieliśmy ani jednego pacjenta. W pozostałych miesiącach średniodobowe obłożenie łóżek zajętych przez pacjentów zakażonych średniodobowe, czyli wynosiło od 2 do 67 pacjentów. Najwięcej pacjentów, to dziś mogę powiedzieć, było w listopadzie, a dokładnie 11 listopada ubiegłego roku, a było to 99 pacjentów. Łącznie w okresie do października 2020 roku do listopada 2021 w szpitalu naszym było leczonych 1476 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Liczba zgonów szpitalnych pacjentów zakażonych w tym okresie wyniosła łącznie 264 osoby, z tego 84 osoby umarły w roku ubiegłym, a 180 osób umarło w bieżącym roku. W okresie od stycznia do listopada 2021 roku w szpitalu powiatowym podano 17085 dawek szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2. W okresie od marca do grudnia wykonano 6979 testów w kierunku SARS-CoV-2, z czego 1991 zostało potwierdzone dodatnim wynikiem, to
to jest prawie 25%. Jak wiemy, w ubiegłym roku pacjenci, gdy byli już chorzy, było dużo mniej pacjentów, którzy byli kierowani na te testy, więc w związku z tym, jak już byli kierowani, ci, którzy byli kierowani, to tak jak Państwo słyszą, to 25% to były wyniki pozytywne. Natomiast inaczej sytuacja przedstawia się w tym roku, dlatego że badani są wszyscy pacjenci, którzy tylko mają skierowanie, dostępność do skierowań jest dużo większa. W związku z tym w tym roku wykonaliśmy 11 612 testów, z czego 1893 zostaje potwierdzone dodatnim wynikiem, a to jest niespełna 17%. Ja przy szczepionkach, tych co mówiłam, że tyle szczepionek zostało podanych, chciałam uzupełnić, że 174 były to szczepienia wyjazdowe do domu, do pacjentów obłożnie chorych. Tyle ja liczb i wykonania kontraktu. Jeżeli Państwo będą mieli pytania bardziej szczegółowe, zarówno o sytuację epidemiczną i sytuację w naszym szpitalu, chętnie z Panią Dyrektor tutaj myślę. Mam nadzieję, że postaramy się odpowiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za te szczegółowe informacje na temat działalności naszego szpitala. Proszę Państwa, no wydaje mi się, że dobrze, że ta informacja w tej chwili na naszej sesji jest podawana, również i do publicznej wiadomości widać, co się dzieje i jakie są ważne podejmowane działania przez nasz szpital. Pani Dyrektor, króciutki tylko taki komentarz, bo rozumiem, że jeżeli decyzja jest wojewody o zamianie naszego szpitala na szpital covidowy, to w tym czasie po pierwsze szpital nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji, a drugie nie może prowadzić tych planowych zabiegów, które były po raz planowane w danym roku, tak? I stąd... Tak, oczywiście. No w ubiegłym roku to w ogóle odgórnie był zakaz przyjęć planowych. W tym roku to jest niby łagodniej, bo zalecane ograniczenie zajęć planowych. Ale proszę Państwa, tworzenie łóżek covidowych to nie jest tylko tworzenie łóżek, bo łóżek nasz szpital posiada większą ilość, ale łóżko samo nie leczy, o czym Pani Dyrektor tu pewnie wspomni. Na każde łóżko i aby zabezpieczyć pacjentów jest potrzebna odpowiednia ilość personelu, zarówno pielęgniarskiego, zarówno lekarskiego. Zespół z oddaniem pracował zarówno w ubiegłym roku, jak i w roku bieżącym. Ale proszę Państwa, nawet te dodatki przyznane, po prostu personel jest zmęczony, nawet te dodatki nie satysfakcjonują i po prostu są zmęczeni tą sytuacją i tą pracą. To jest praca trudna, jak Państwo obserwujecie, ja nie muszę tego mówić, bo na co dzień w telewizji czy mówi się o tym, pokazuje się, że praca w tych kombinezonach. Ja nie chciałam się odnosić tutaj, jak już mówię o kombinezonach, nie chciałam się tutaj odnosić do liczb, do cyfr, ale proszę Państwa, wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że konkretne zabezpieczenie epidemiczne, sanitarne wymagało wzmożonych nakładów zarówno na przebudowę oddziałów, bo proszę Państwa, te oddziały muszą spełniać przynajmniej minimalne normy, tak jak oddziałów zakaźnych, czyli trzeba budować ścianki, aby były to strefy czyste i strefy tak zwane brudne, gdzie pacjenci wychodząc mogą się dezynfekować i przebierać i również jak wchodzą, żeby się ubierać. To nie jest tak, że na oddziale 30-łóżkowym można tyle samo łóżek zrobić, bo ileś część zabierają te pomieszczenia, które są przeznaczone do epidemii. Również koszty z tym związane, to nie mówię o tym, ale również zabezpieczenie w sprzęt jednorazowego użytku, zarówno maseczki, kombinezony, to są ogromne nakłady, że nie chcę już wspominać o tym, jakie nakłady na odpady medyczne. Bo wszystko to odpady medyczne traktowane są zupełnie inaczej niż odpady komunalne i to są, szpital ma umowę z firmą Ecolab, nie pamiętam nazwy, ale ta jedna jest w całym województwie małopolskim i tylko ona obsługuje odpady medyczne do spalarni, także te koszty wzrosły o 300% odpadów medycznych, ale ja już nie było to moim zadaniem, szpital poradził sobie w miarę z tą sytuacją, jednak jest to sytuacja trudna, aby
tworzyć dodatkowe łóżka, które muszą być obsługiwane i to są decyzje, czasami jest czasu, 1-2 dni. Ja również wczoraj dostałam decyzję taką, że przygotować się na ewentualne zwiększenie ilości łóżek, bo na dzień dzisiejszy mamy ich 45 zakażonych, 4 z podejrzeniem, 48 dla zakażonych, już się zmieniło, 4 z podejrzeniem i 12 łóżek respiratorowych. A łóżko respiratorowe to wymaga tyle miejsca dla sprzętu, dla respiratorów, co najmniej tyle, co dla drugie tyle pacjentów, czyli dla 25 czy 30. I to wymaga przekształcenia któregoś oddziału, bo myślę, że będzie tutaj mowa, więc któryś trzeba było wybrać. Boimy się, ratujemy się, ale od decyzji wojewody nie ma odwołania, bo jest to decyzja administracyjna, więc jeżeli będzie większa ilość zakażeń, to prawdopodobnie musimy się przygotować na więcej tych miejsc. Ja ze swej strony chciałam tylko powiedzieć, że tu tak wynika, że uprzywilejowani są pacjenci zakażeni na COVID, dlatego że oni są wszyscy przyjmowani do szpitala, a inne schorzenia są odsyłane albo przekładane są zabiegi na inny termin, a pacjent wymagający chory na COVID jest w pierwszej kolejności. Więc ja uważam, no to tak z tego wynika, że ci pacjenci są uprzywilejowani, bo tak to wygląda. Ale proszę Państwa, przy wyborze, który oddział w pierwszej kolejności, jest dzisiaj grudzień, szpital w Nowym Targu, pobliskie szpitale Sucha Beskidzka i Nowy Targ zawiesiły kardiologię i tam zrobiły na oddziale kardiologii oddziały covidowe. W związku z tym my nie możemy tego oddziału zawiesić, bo jeden w subregionie musi być kardiologiczny. Więc w takiej kolejności się wybiera. Mam nadzieję, że to jest już szczyt tej fali i mam nadzieję, że do świąt również urazowego wstrzymujemy się, bo na razie nie ma żadnych obostrzeń, więc jest ślisko, zima się zbliża. Być może turyści przyjadą, jeżeli by to było, więc bez oddziału urazowego, proszę Państwa, dokładnie wszyscy wiemy, że szpital nie może funkcjonować. Ale mam nadzieję, że to jest przełamanie, że apogeum już było. Wierzę w to, święcie, że do świąt szpital przynajmniej w 95% wróci do normalnego funkcjonowania i taką mamy nadzieję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No to jakby wyjaśniam te dosyć dramatyczne statystyki w zakresie świadczonych usług przez szpital. No, Państwo chyba rozumiecie, jak ten mechanizm. Paweł Para, bardzo proszę. Ja mam do dyrekcji dwa pytania. Jedno jest natury ogólnej i drugie bardziej szczegółowe. Na ile wytyczne wojewody, czyli no, w zasadzie to nie jest rekomendacja, tylko po prostu polecenie administracyjne, na ile one spowodują, jaka skala może być tych no, skutki nieplanowanych zabiegów, jak czasowo to może się przedstawiać, ponieważ no, zwiększenie łóżek to nie tylko to, co było wspomniane, łóżek covidowych, ale te łóżka, gdzie są respiratory, wymagają tego, że anestezjolog zamiast znieczulać przy zabiegu, no, musi obsługiwać, to jest dosyć specjalistyczny sprzęt. Na ile jest, do kiedy to by było przewidziane i jaka byłaby skala tych działań na chwilę obecną i na ile może się zmniejszyć zakres zabiegów planowanych? To jest jedno pytanie, a drugie pytanie jest takie, myśmy jakiś czas temu na Komisji Zdrowia, gdzie była pani dyrektor, rozmawialiśmy o reformie restrukturyzacji szpitali. Był powołany taki zespół do spraw reformy szpitali, miała powstać Agencja Rozwoju Szpitali, która miała sprawować taką pieczę nad całym systemem. Tam padły wtedy takie 3 propozycje dotyczące całościowego rozwiązania problemów szpitali. Pierwszy to było przejęcie, drugi spółki z samorządami, gdzie Skarb Państwa miał mieć 51%. Trzeci to był w uzasadnionych przypadkach zarząd komisaryczny. Jakby pani dyrektor mogła się odnieść do tego, czy to w ogóle jest procedowane dalej, czy to umarło śmiercią naturalną?
Dziękuję. Bardzo proszę. Pani dyrektor Czaplińska. Tam można było mikrofon, o właśnie. Na dzień dzisiejszy, tak jak pani dyrektor Tokarz wspomniała, ile mamy łóżek teraz z decyzji wojewody zabezpieczać w naszym szpitalu. Ja jestem akurat świeżo po dyżurze, więc mamy bardzo dużo ciężkich pacjentów i od wczoraj na oddziale intensywnej terapii mamy zabezpieczyć 12 łóżek właśnie z możliwością respiratora. To są już pacjenci najciężsi. Wiemy z statystyk też z tamtego roku, że śmiertelność w ogóle w oddziałach jomowych to jest 80% i taka też u nas śmiertelność była w tym roku. Średnia krajowa to 85% śmiertelności w oddziałach jomowych. I oczywiście, tak jak pan wspomniał, w związku z tym, że jeżeli będzie te 12 łóżek założonych, czyli będzie przebywało tylu pacjentów ciężkich, to oczywiście też jest wymagana specjalistyczna opieka tutaj oprócz pielęgniarskiej, oczywiście anestezjologiczna, fachowa. Jest to bardzo ciężka praca, ci pacjenci są podłączeni do respiratora, trzeba wykonywać codziennie bronchoskopię, posiewy. Również pacjenci częściowo mają niewydolność innego narządu, na przykład niewydolność nerek. Tutaj też musi być wtedy podłączana dializa. To oczywiście generuje dodatkową jeszcze opiekę personelu pielęgniarskiego i lekarskiego. Na dzień dzisiejszy staramy się jeszcze nie ograniczać bardzo właśnie tych zabiegów operacyjnych, też z uwagi na to, że już pacjenci mieli umówione terminy, nie chcemy ich oczywiście teraz odwoływać, póki jeszcze możemy to zrealizować na bloku operacyjnym. Natomiast jeżeli będzie pełny oddział intensywnej terapii, będziemy zmuszeni do tego, żeby odwołać wszystkie zabiegi planowe. Natomiast cały czas będziemy zabezpieczać oczywiście ostre, pilne zabiegi. To są zabiegi ratujące życie, głównie pacjentów, którzy są przyjmowani ze szpitalnego oddziału ratunkowego we wszystkich zakresach. Także oczywiście no, musimy obserwować, jaki będzie wzrost zakażeń. No i tutaj ten wzrost zakażeń będzie na pewno dyktował też kolejne decyzje wojewody. Mam nadzieję, że już te 12 łóżek to już będzie ostateczna ilość, bo przy większej ilości, tak jak było 16, to rzeczywiście już szpital będzie całkowicie zablokowany. Tak jak państwo wiecie, pierwsze musieliśmy zawiesić działalność oddziału internistycznego. To jest też jeden tak naprawdę z wiodących i z najbardziej potrzebnych oddziałów szpitala, ale to właśnie interniści i anestezjolodzy, po części kardiolodzy, mają kompetencje do tego, żeby zajmować się takimi pacjentami, bo oczywiście wojewoda nie bierze tego pod uwagę, Urząd Wojewódzki nie dyskutuje fachowo, ale trudno mi do pacjentów z chorobą COVID-19, z niewydolnością oddechową nakazać ortopedzie, czy chirurgowi, czy ginekologowi, aby się takimi pacjentami zajmował, no bo oni nie posiadają taką wiedzę i staramy się naprawdę tą jakość tutaj zachować, żeby ci pacjenci, jak największa liczba pacjentów, żeby jednak przeżyła i wyszła na własnych nogach z naszego szpitala i dlatego musieliśmy zawiesić oddział wewnętrzny, dlatego że my właśnie interniści się zajmujemy głównie tymi pacjentami covidowymi. Mamy ich rozłożonych na dwóch piętrach. Anestezjolodzy teraz zajmują się, ale wcześniej też mieliśmy na oddziale respiratory, więc też się z pomocą anestezjologów musieliśmy tymi respiratorami zajmować. Kardiolodzy, tak jak wspomniała pani dyrektor, prowadzą swój oddział i ponieważ Sucha Beskidzka i Nowy Targ zawiesili kardiologię, wszystkie zawały przewożone są do nas, więc do naszej pracowni hemodynamiki wszystkie właśnie zawały z tych całych terenów są przewożeni do nas. No i tutaj też musimy zabezpieczyć personel i pielęgniarski, i lekarski. I w obliczu też nadchodzącego Sylwestra, który prawdopodobnie, nie mam żadnych sygnałów, żeby miał nie być organizowany, nie ma również sygnałów, że mają być wprowadzone obostrzenia, jak to było w tamtym roku, to będzie trudno byłoby właśnie zamknąć oddział urazowy, dlatego że ci pacjenci będą, wiemy, że już ruszyły stoki narciarskie i już pierwsi pacjenci trafiają właśnie ze złamaniami do SOR-u i oni też będą wymagali zabiegów operacyjnych. Także dalsza działalność oczywiście stoi pod znakiem zapytania, które oddziały trzeba będzie zredukować, bo pewno
już zawiesić chirurgii będzie ciężko, dlatego że też do oddziału chirurgii są przyjmowani pacjenci tacy z pogranicza internistyczno-chirurgicznego, dlatego że no gdzieś muszą ci pacjenci trafić. Jeżeli nie ma oddziału internistycznego, a pacjenci nadal chorują, nadal zgłaszają się coraz więcej pacjentów, tak naprawdę takich, którzy są z powikłaniami pokovidowymi, no to oni też muszą być gdzieś leczeni. Ale też dochodzi do takich przypadków, że pacjenci na przykład z niedokrwistością muszą być toczeni w oddziale ratunkowym, dlatego że okoliczne szpitale absolutnie nie mają żadnych miejsc. Mamy trudności z przekazaniem pacjentów do okolicznych właśnie szpitali, szczególnie na oddział wewnętrzny, więc musimy sobie radzić. Jest to sytuacja bardzo, bardzo trudna teraz. Także tak jak mówię, dzisiaj jeszcze w tym tygodniu operujemy normalnie, poradnie działają normalnie, oprócz tego, że jest zawieszony oddział internistyczny, ale ci pacjenci SOR-u gdzieś są, że tak powiem, niestety kolokwialnie upychani, to działamy normalnie. No to jak Państwo wiecie, od wczoraj jest zawieszony czasowo oddział ginekologiczno-położniczy z tego względu, że tam właśnie mamy tych 12 łóżek respiratorowych. No i zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać do końca roku. No, miejmy nadzieję, że od stycznia będziemy mogli już normalnie pracować, ale patrząc tutaj na wzrost zakażeń, wcześniej, jeżeli jak my jako pierwsi musieliśmy zabezpieczać tak naprawdę tutaj oddział dla pacjentów covidowych, nowy targ działał jeszcze normalnie, to tutaj było 80%, to byli pacjenci z powiatu nowotarskiego. Od momentu też otwarcia oddziału covidowego w Nowym Targu odczuliśmy ulgę, dlatego że już teraz możemy przyjmować, no i też jest wzrost tych zakażeń jednak z powiatu tatrzańskiego. Ja codziennie dostaję listę osób, które były wymazywane u nas w punkcie wymazów i to rzeczywiście tak jak na początku tej fali były to kilka osób, 10, teraz jest nawet do 50 dziennie z dodatnim wynikiem i obserwujemy, że te nazwiska później trafiają do nas tak mniej więcej z 7-10-dniowym opóźnieniem od momentu testu. Ci pacjenci przeważnie właśnie pogarszają się w drugim tygodniu choroby. Najczęściej oczywiście też pacjenci, którzy mają współistniejące choroby od 65 roku życia, to tutaj ta śmiertelność jest duża, ale obserwujemy też niepokojącą tendencję, to są pacjenci młodzi od 20 kilku lat do 60 lat, u których też przebieg tej choroby jest ciężki. Oczywiście nadal przeważają choroby osoby niezaszczepione, mniej więcej 10-15% to są osoby zaszczepione, które trafiają do naszego szpitala, ale to są, te przebiegi są dużo lżejsze i oczywiście nie neguję, też są zgony wśród osób zaszczepionych, natomiast to są już osoby z wieloma współistniejącymi chorobami, obciążone czy cukrzycą, czy nadciśnieniem, czy chorobą niedokrwienną serca i te osoby też umierają. Tak, jeszcze temat tych przekształceń, pani dyrektor, czy mamy jakąś informację? Ja odnośnie przekształceń, bardzo głośno było i prace trwały na początku tego roku. W tej chwili dużo ciszej jest o tych przekształceniach i o reformie całkowitej, dlatego na razie trwają prace nad ustawami, które po prostu będą to regulowały, czyli są do tego projekty, to projekt o jakości, projekty o sieci, ale to jest płynne i się zmienia. Faktem jest, że założenia były, tak jak pan tutaj wspomniał, że podzielenie na 4 kategorie szpitale, które będą się kwalifikowały, aby istnieć, ale tam również były inne założenia, że będzie brane, to jest tak zwany plan transformacji, że będzie brane 80 do 85% obłożenia, na przykład 50% minimum, właściwie do 60% na oddziałach zabiegowych, żeby minimum 60% to byli pacjenci zabiegowi, a nie zachowawczo leczeni na tych oddziałach. Przykładowo na oddziale ginekologiczno-położniczych pierwsze założenia było, że te oddziały, które minimum 700 porodów, 460, no. Ale na przykład oddziały pediatryczne,
to w 3 latach ostatnich minimum 800 dzieci leczonych na oddziałach pediatrycznych. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że gdyby to się stało, bo wiadomo, że to jest wszystko w projektach. Dokładnie. Jeżeli w pierwszej kolejności tam, co pan powiedział, ABCD, czyli finansowe, no to tutaj powiat co roku przedstawiamy sytuację finansową, również te przeliczone wskaźniki, które brane pod uwagę, zupełnie nic naszemu powiatowi nie zagraża, bo przekraczamy ponad 50% wskaźników. Także jeżeli chodzi o sytuację finansową, jesteśmy na pewno w grupie A. Natomiast jeżeli chodzi, bo tu będzie stawiane również na koordynację i konsolidację, żeby nie było wiadomo, że w całej Polsce brakuje personelu medycznego, nie tylko lekarskiego, ale również pielęgniarskiego. Dlatego wyrywają sobie jeden szpital drugiemu. No, co tu ukrywać, że jedni przechodzą i to jest fluktuacja. Nie, tu to tu. W naszym powiecie jest jeszcze dużo gorzej, dlatego że w naszym powiecie są 4 szpitale, a na przykład personel pielęgniarski to tylko 20% mieszkańców powiatu tarczańskiego. Wszystko 80% to jest pielęgniarki przyjezdne z powiatu nowotarskiego, nawet mamy z innych powiatów. Również lekarzy, takich na stałe czy zakopiańczyków, to jest zaledwie 30% w naszym szpitalu. Myślę, że tak samo się to kształtuje w innych szpitalach. Pani dyrektor tutaj ze szpitala bliźniaczego pewnie o tym powie, więc takie były założenia, aby nie było co 20, czy a zwłaszcza do 25 kilometrów, żeby nie było tych samych oddziałów. Ja nie mówię tutaj o oddziale chorób wewnętrznych, o czym tu pani dyrektor mówiła, bo oddział chorób wewnętrznych to jest tak naprawdę oddział, który podstawowe rzeczy leczy, wszystkie schorzenia. Więc to jest oddział, który naprawdę jest najbardziej potrzebny, bo to ludzie chorowani na inne rzeczy można dojechać. Oczywiście w naszym terenie bardzo podstawowym jest oddział ratunkowy, oddział chirurgii urazowej. I takie oddziały powinny się ostać. I tutaj akurat informacyjnie to do tych założeń pierwszych mogę panu powiedzieć, że szpital spełnia na kategorię A. Z wyjątkiem, tak jak państwo tu słyszeli, oddziału ginekologii i położnictwa, bo nawet w obniżonej. Tylko reforma ma to do siebie, podobnie jak w 2017 roku o sieci szpitali, bo założenie pierwsze było, że dostaną się takie do sieci szpitali, które będą miały taki, taki oddział, taki koniec, kropka. A potem zaczęło się to rozszerzać, bo wiadomo, że było lobby różnego typu samorządów, a tego nam nie zlikwidujcie, a tego, a tamtego. I to się rozrosło, że prawie wszystkie szpitale powiatowe weszły do sieci. W różnych tam zakresach, no tak jak ja powiedziałam, że nasz szpital akurat prawie w całości wszedł, z tym, że są pewne świadczenia, które są finansowane odrębnie, poza siecią, a to są świadczenia tak zwane nielimitowe i w to wchodzi akurat to, co pani dyrektor tu mówiła. W przypadku kardiologii to są świadczenia ratujące życie, czyli zawały, porody, noworodki i ortopedyczne endoprotezy. To są odrębnie finansowane i również specjalistyczne. I jeżeli chodzi o oddziały te zabiegowe, co powiedziałam, to są pierwsze założenia, które do tej pory nie widziałam innych. Hospitalizacje zabiegowe na oddziałach zabiegowych w stosunku do wszystkich hospitalizacji, to nie ma takich na oddziale chirurgii ogólnej. Oddział urazowo-ortopedyczny spełnia, urologiczny oczywiście, ortopedyczny, urologiczny, natomiast chirurgiczny. Dużo jest też tych zachowawczych, takich bardziej diagnostyki czy do leczenia zachowawczego, ale myślę, że to by takiego problemu nie było, bo zawsze można, w większości szpitali powiatowych są to oddział chirurgii ogólnej i urazowej i jakoś by się to połączyło, bo pewne rzeczy można tak skonsolidować. Jeżeli chodzi o oddział pediatrii, to tam były założenia, że minimum 800 w 3 kolejnych latach, minimum 800 leczonych dzieci. W naszym szpitalu to było także 1400-1200, a w czasie pandemii było 914-890, także że nawet nie jesteśmy poniżej tej normy, no tak jak wspomniałam. Czyli sytuacja na razie jest dziękuję taka sama. Odpowiedzi i tak jak wzorem cyklicznie zapraszamy na jeżeli komisję po nowym roku. Jeżeli coś będziemy wiedzieć więcej, to bardzo chętnie, jeżeli będą państwo zainteresowani. Czy jeszcze pan Zbigniew Proszowski? Bardzo proszę. Ja mam takie krótkie pytanie. Tam na wykresie było podane, że 4,
480 z groszami osób zmarło w tym okresie sprawozdawczym. Ile z tego było zgonów typowo covidowych? A ja powiedziałam to, ile było typowo covidowych. W ubiegłym roku 84, a w tym roku 180. Do końca listopada. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych tutaj do pani dyrektor? Tą prezentację moglibyśmy też pani dyrektor, aby nam za pośrednictwem biura rady przesłać. Tak, oczywiście poproszę pana informatyka, który tutaj obsługiwał to i bardzo proszę. Ja to, które przedstawiałam. To będzie załącznikiem tak do naszego protokołu. Z podpisem składam na ręce pana przewodniczącego. Natomiast w całości z prezentacją z tymi ciupkami nie, w formie mailowej ma. Proszę państwa, czy jeszcze tutaj do dyrekcji naszego szpitala na Kamieńcu coś wymaga dodatkowego wyjaśnienia? Ja jeszcze może mam pytanie tylko, bo żeby jakby uświadomić ludziom powagę sytuacji. Mówiłyście panie, że dysponujecie aktualnie 12 łóżkami respiratorowymi. Ile jest wolnych na tą chwilę? 3 łóżka, dlatego że jeszcze dzisiaj będzie przekazywany jeden pacjent z oddziału covidowego. Także 3 łóżka są na dzień dzisiejszy wolne, ale już mamy też zapytania z innych szpitali. Czyli sytuacja jest poważna, widać, tak? Ale proszę państwa, oprócz tego ja tu w uzupełnieniu, pani dyrektor, muszę powiedzieć, że my również musimy zabezpieczyć łóżka czyste respiratorowe, bo o tym żeśmy tutaj nie wspomniały, bo w przeciwnym razie, gdybyśmy takich łóżek nie zapewniły, to nie można w ogóle zabiegów wykonywać. Dlatego, że jeżeli chcemy wykonywać jakieś zabiegi operacyjne, zawsze istnieje taka możliwość, że pacjent będzie wymagał przebywania na oddziale intensywnej terapii, więc my musimy zupełnie w innej lokalizacji, w starej lokalizacji i stąd to jest inne miejsce potrzebne, bo trzeba zapewnić łóżka respiratorowe dla pacjentów bez zakażenia. Tak jak powiedziałam, tych nieuprzywilejowanych. No proszę państwa, sytuacja, jak tutaj wspomniał pan radny, jest naprawdę bardzo poważna i to, co się dzieje w tej chwili, miejmy nadzieję, że tak jak pani dyrektor wspominały, że może od tego stycznia nam się to wszystko poprawi, no szczególnie przed tym sezonem zimowym. No tym niemniej, no trzymamy, co tylko możemy państwu, to oczywiście chcielibyśmy pomóc w jakikolwiek sposób, ale nasze możliwości są ograniczone, wszystko w waszych rękach, waszych pracowników, no i wytrzymałości tych ludzi, no którzy na tym odcinku tam przecież walki z tym COVID-em są na co dzień i to co pani dyrektor wspomniała, gdzie jest po dyżurze, widać, że jako lekarz to się też odbija przecież i na psychice, na zdrowiu wszystkich naszych pracowników w tych szpitalach, także proszę im też tam przekazać, no, chociaż to wsparcie takie no, mentalne, no bo innego państwu nie możemy dać. Proszę bardzo jeszcze pani dyrektor. Chciałam jeszcze uzupełnić, że tak jak pan powiedział, staramy się motywować, nagradzać, chwalić naszych pracowników. Wspominałam tutaj o tych dodatkach dla medyków. Proszę państwa, w pierwszej fali oczywiście nie były przyznane przez ministra dodatki dla personelu niemedycznego. Ja podjęłam taką decyzję, że zarządzeniem szpital z własnych środków przyznałam wszystkie dodatki, również takie same jak pracownikom medycznym, a mamy to na uwadze, że przecież pracownikom niemedycznym, czyli wszystkim paniom salowym, paniom sprzątającym, te, które osoby pracują na tym oddziale, bo one z ogromnym zaangażowaniem, na początku jeszcze dla opiekunów nie było, którzy nie spełniają, więc wszystkim szpital, czyli te odpady i tak dalej, sprzątanie, wszystkim pracownikom, którzy mają, nie są medycznymi, nie zostali potraktowani w pierwszej kolejności. Zresztą w tym roku też nie czekają, upominają się, ale zgodnie z zarządzeniem dyrektora naszego szpitala również dostali przyznane te dodatki. Nie mamy innych możliwości motywacji. Tak, potężne wyzwania organizacyjne i finansowe. Bardzo dziękujemy za przedstawienie tych szczegółowych informacji na temat tej sytuacji w naszym szpitalu, no i tej sytuacji epidemicznej. Proszę państwa, w takim razie dziękujemy obu paniom dyrektor i jest jeszcze między nami, jeszcze za chwilę będzie przerwa dosłownie, jakbyście, bo jeszcze jest pani dyrektor Helena Brzozowska. Dyrektor, ja niestety będę musiała jeszcze powiedzieć. Jasne, oczywiście, ale no nie chciałem, żeby pani zrazu. Ja zostanę, tak, no. Pani dyrektor pojedzie, bo potem. Będzie to informacja. Dziękuję pani doktor jeszcze raz naprawdę i życzymy tutaj powodzenia.
Proszę Państwa, teraz informację przedstawi pani Helena Brzozowska. Jest to informacja ze Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc Odrodzenie imienia Klary Jelskiej. Pani dyrektor, bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Po dłuższej przerwie miło Państwa widzieć na tak pięknej sali. W dobrym zdrowiu na razie. Tym bardziej miło, że coś się jeszcze zrobiło przyjemnego. Przepraszam za spóźnienie, ale oczywiście ja tu jestem, ponieważ pan dyrektor jest w drodze do Stanów, jedzie. Ja przepraszam, nie mam tu jak pani dyrektor na pendrive informacji, natomiast jeśli będzie trzeba, to dostarczę na pewno, mam w wersji pisemnej. Króciutko postaram się Państwu przedstawić sytuację. No u nas trochę wygląda sytuacja inaczej jak w szpitalu sąsiednim, no z powodu tego, że jesteśmy szpitalem, który wykonuje usługi wysokospecjalistyczne w zakresie leczenia nowotworów płuc, przełyku i tarczycy. W 2020 roku nie mieliśmy tak, że tak powiem, drastycznej, może nie drastycznej, ale zmniejszonej bardzo liczby, jeśli chodzi o hospitalizację pacjentów. Sami byliśmy zdziwieni. Oczywiście my nie byliśmy szpitalem covidowym. Na początku tam dostaliśmy decyzję od pana wojewody o, że tak powiem, przygotowaniu jednego łóżka, ale to na tym się skończyło. Później ta decyzja została odwołana. Muszę powiedzieć również, że mimo tego, że szpitale w 2020 roku dostały taki jakby przekaz czy informację, że nie by ograniczyć zabiegi operacyjne, myśmy Państwo ani nie przestali na minutę, że tak powiem, nie przerwaliśmy tej działalności. Nawet muszę Wam powiedzieć, że no personel nie był zbytnio zadowolony, słysząc to, co się w kraju dzieje, że pan dyrektor tutaj dalej operuje, ściąga ludzi i tak dalej, więc po długich rozmowach, no oczywiście, no po to jesteśmy, żeby ludzi leczyć, operować i nie możemy tego zaprzestać. Robiliśmy to cały czas. No i tak powiem krótko, że dzięki temu, pomimo budowy, z którą żeśmy się uporali i zakończyli ją, szpital na koniec roku wykazał, że tak powiem, dochód 1 600 000 złotych. 1 683 602 złote. I chciałam również powiedzieć, że jeśli chodzi o pacjentów, może już Państwu nie będę czytać tych liczb, bo to by trwało pół dnia. Ilość osób w poradniach, jak i w szpitalu, nie była tak mała, zmniejszona jak w szpitalu obok. Również ilość zabiegów. No tam około, nie wiem, 70 zabiegów było mniej. Natomiast co gorsza, widzimy sytuację w tym roku taką, ponieważ już jest mniejsza ilość zabiegów i to z powodu tego, że pacjenci, którzy trafiają do naszego szpitala z powodu choroby onkologicznej, no niestety my im robimy diagnostykę, bo ci pacjenci gdzieś w tych szpitalach krążyli albo i nie, i przyjeżdżają już, no niestety, z przerzutami. Mamy olbrzymi koszt diagnostyki, badań dodatkowych, bo pacjent oczekuje, że go będziemy operować, no niestety no, niezadowoleni wracają albo do domu, albo kierowani są na oddziały do radio czy do chemioterapii na dalsze leczenie. Zobaczymy, jak to dalej będzie, ale jeszcze jedna jest rzecz, która, że tak powiem, wpływa również na działalność szpitala, to właśnie w ZOZ-ie są pacjenci z COVID-em, a my musimy się uporać z powikłaniami po COVID-zie, które też wymagają leczenia antybiotykosteroidoterapią, trenoterapią i rehabilitację trzeba u tych pacjentów wykonywać. Zatrudniliśmy jeszcze trzeciego rehabilitanta, gdzie jak zaczynam pracę, to w ogóle nie było rehabilitantów u nas. Widzieliśmy taką potrzebę. Oczywiście też nie mieliśmy do tej pory pań opiekunek medycznych. Również żeśmy zatrudnili w tym roku 4 opiekunki,
ponieważ pielęgniarki już nie były w stanie, bo ten pacjent, wiadomo, na oddziale anestezjologii jest tam określona ilość zgodnie z normami, na łóżko i tak dalej musi być. Natomiast na oddziale pulmonologii, gdzie zawsze pacjent był chodzący do zabiegu, już w tym momencie jest powiedzmy połowa oddziału leżącego, która wymaga właśnie karmienia, podawania leków, takiej pielęgnacji. Druga rzecz jest taka, że pacjenci po covidowi ostrą niewydolnością oddechową zalegają również u nas na oddziale anestezjologii intensywnej terapii. Przed chwilą pani dyrektor powiedziała, że mają określoną ilość łóżek. My również mamy określoną ilość łóżek, która zabezpiecza takiego pacjenta. To jest w ilości 10. Jeśli my, powiedzmy, dostaniemy takich 5 pacjentów, których trzeba dalej, że tak powiem, leczyć, po covidowych, to my w ten sposób nie możemy robić płynnie zabiegów operacyjnych, no też z powodu tego, że tego pacjenta po zabiegu nie można zabezpieczyć, a u nas, wiecie, bo nieraz żeśmy tu Państwu przedstawiali, zabiegi są trudne, ciężkie, pacjent jest długo znieczulony na bloku operacyjnym, bo po 5-6 godzin i ten pacjent często wyjeżdża zaintubowany i na aparacie i nie zawsze na drugi dzień go można rozintubować. Są pacjenci po ciężkich operacjach przełyku, nieraz taki zabieg trwa 5-8-10 godzin, który leży na tym aparacie nieraz miesiąca, tydzień, różnie to bywa. I dlatego widzimy w tym roku, że będzie, no, jeśli chodzi o, że tak powiem, o ilości i te liczby, to jest ich już na pewno zmniejszona ilość. Nie widzimy tej zmniejszonej ilości w poradniach, bo ci pacjenci jakoś tam trafiają i przychodzą, badania wykonywane są również na bieżąco. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze, ja Państwu chciałam powiedzieć, że my wykonujemy każdemu pacjentowi przy przyjęciu test. Drugi test ma każdy pacjent wykonywany przed samym zabiegiem. I powiem Wam, że często trafiają się chorzy właśnie przy tym drugim teście, że jest pacjent dodatni, no co również wpływa, że on nie idzie do zabiegu, musi jechać do domu, wracać. I tak jak tutaj troszkę było powiedziane, że coraz więcej pacjentów jest dodatnich po szczepieniu. U nas w tym momencie 14 osób z personelu jest poza, że tak powiem, szpitalem, no, zaszczepionych i niezaszczepionych, bo nie cały personel się zaszczepił. To też muszę powiedzieć z przykrością. Robimy co możemy, żeby świadomość ludzi podnieść, ale no niestety jest to problem. Nawet czasem jest problem z wykonaniem, że tak powiem, wymazu, bo dostaję pytania, czy to jest zgodne z konstytucją. No nie będę tego Państwu komentować, bo jest coś takiego jak dobro drugiego człowieka, więc no nie będziemy dyskutować w ustach personelu medycznego, no to wręcz jest żenujące. Ale chcę Państwu pokazać, że do tych wszystkich problemów, które zazwyczaj mamy w szpitalu i tak dalej, chwała Bogu, żaden z naszych tu szpitali nie miał do tej pory i oby nie miał problemów finansowych, to dochodzą takie, powiem Państwu, problemy natury psychologicznej. Tak. Że czasem naprawdę człowiek nie wie, co ma zrobić, bo podobnie jest z pacjentami, którzy cały czas nas straszą, odgrażają się, piszą, dzwonią, no, że łączymy pacjentów zaszczepionych, niezaszczepionymi, czy mamy prawo, czy nie mamy prawa. Powiem Państwu, że no ciężko się w obecnej dobie pracuje i muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że jakieś tu wyjdą zarządzenia, rozporządzenia odgórne, no bo nie tylko tak u nas jest, bo myślę, że wszędzie, no bo widzicie Państwo, co się dzieje. W każdym bądź razie w chwili obecnej, jeśli chodzi o rok 2021, wykonanie za okres 10 miesięcy u nas wynosi 93,34%. Więc myślę, że sytuacja nie jest zła. No i obyśmy jakoś wytrwali, ta pandemia się zakończyła, czego
życzę Państwu i sobie, i jeśli są jakieś pytania, bo mówię, nie będę Wam czytać liczb, bo... Czy to sprawozdanie też będzie stanowiło załącznik, że każdy z Państwa radnych będzie mógł się tym zapoznać, protokół, tak? Wszystko, zresztą myśmy to przedstawili też na jeśli chodzi o półrocze. Dzięki, że jest ta, dostaliśmy pieniądze z tarczy, to też mogliśmy tutaj, że tak powiem, szpitale zabezpieczyć w dodatkowy sprzęt medyczny. Myśmy również kupili z tej tarczy karetkę w tym roku nową, bo ta już właśnie jest, można nią jeszcze jeździć, ale już nie spełnia, że tak powiem, tych naszych oczekiwań. Także tutaj była też ta pomoc. My tu nie mamy jakichś dodatkowych pieniędzy z wiadomych przyczyn, nie mamy COVID-a, chociaż czasem mamy taką sytuację, że pacjenta z COVID-em, bo jak mówię, test przed zabiegiem jest ujemny, pacjent pogarsza się nie wiadomo z jakich przyczyn, więc ma robiony trzeci test. I my często po tych ciężkich zabiegach nie mamy gdzie pacjenta wysłać, więc musimy wtedy szybko organizować separatkę. Personel również, że tak powiem, specjalnie musi być do tego przygotowany, czy już ten personel nie może się innymi pacjentami zajmować, oddelegowany do tych chorych, więc to są dodatkowe, te trudne naprawdę sytuacje. I jesteśmy wszyscy, Wam powiem, widzę też personel, zmęczeni bardzo zmęczeni, bo to widać. Ale powiem Wam tak, że ja pół personelu teraz nie mam na bloku, ale tak fajnie podchodzą. Wzruszam się, jak zawsze, w takich sytuacjach, ale zdrowia wszystkim życzę i wytrwania. Czyli są jeszcze właśnie też ludzie, którzy też to rozumieją i poświęcają się. Proszę Państwa, inny szpital, inny profil, ale podobne wielkie wyzwania organizacyjne. Trochę może mniej finansowe, jak widać, to też dobrze, ale tutaj przede wszystkim już nie patrzymy aż tak do końca na te finanse, tylko na to, co się w tych szpitalach dzieje, i jak, w jaki sposób są leczeni ci pacjenci. I tu również proszę tam przekazać swoim pracownikom, żeby dalej trzymali się dzielnie. Tutaj wiem, że dyrekcja jedna i druga robi wszystko, żeby te warunki dla swoich pracowników były jak najlepsze, ale też Państwo rozumiecie, że są pewne ograniczenia, jak to powiedziała pani dyrektor Brzozowska, że są i pewne ograniczenia mentalne, takie, gdzie do końca nie wiemy z jakiego powodu tak się ludzie zachowują i też stawiają takie wymagania, o których jeszcze rok czy dwa lata temu nawet by nie pomyśleli. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Proszę Państwa, również to sprawozdanie będzie stanowiło załącznik do tego, do naszego dzisiejszego protokołu, także te dane szczegółowe, dane o wynikach tego, jeżeli będzie można, pani dyrektor, to chętnie byśmy sobie zachowali w naszej dokumentacji. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za przybycie, za to, że znalazły Panie w tych trudnych czasach tą godzinę na to, żeby się z nami spotkać. Chcieliśmy koniecznie, żeby taka informacja również popłynęła nie tylko do radnych, ale i do naszych mieszkańców, żeby też pokazać ogrom pracy, które Państwo wykonujecie. Także bardzo dziękujemy za to, co robicie, i liczymy na to, że dacie radę i że wytrzymacie do końca tego nieszczęścia, które przecież wiemy, że jest na olbrzymią skalę. Dziękujemy jeszcze raz. To może przybijmy brawa. Tyle możemy zrobić, resztę w Państwa rękach. Proszę Państwa, mam taką propozycję, że zrobimy teraz przerwę, ale zanim byśmy zrobili tę przerwę, to może zaprosimy w takim razie jeszcze tutaj Pana Szymona i Tatę, żeby króciutko powiedzieli o swoich temacie i potem byśmy zrobili 10-minutową przerwę. Panie Przewodniczący. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Dzień dobry, Szymonie. Szanowne Panie i Panowie Radni, dziękuję za zaproszenie, że mogliśmy tutaj się znaleźć z Państwem na sesji. Ja tylko pokrótce tu powiem. Przyjechałem z moim synem Szymonem, który jest niepełnosprawny intelektualnie. Jego pasją jest właśnie takie spotykanie się z osobami, którzy pracują w samorządach, z radnymi, z wójtami, z burmistrzami, starostami. I to jest taka jego pasja i dlatego tu żeśmy się znaleźli.
Tak krótko jeszcze powiem tylko o jego po prostu chorobie. On jest zdiagnozowany, ma zdiagnozowaną chorobę genetyczną. W 2017 roku jest to rzadka choroba genetyczna Nikolaja Bareitzera. W tym czasie, jakbyśmy go diagnozowali, był to drugi przypadek w Polsce. W świecie występowało już ponad 30 parę osób z tą diagnozą. Choroba, która, no, ta diagnoza, choroba jest nieuleczalna, bo jego rozwój umysłowy się nie polepsza, zostaje na takim etapie nie bardzo rozwiniętym intelektualnie. No i tutaj po prostu tak ten, a jego cały czas marzeniem i takimi dążeniami jest właśnie, chce się spotykać z osobami, którzy pracują w samorządach. Tutaj też już mieliśmy okazję być wcześniej u Państwa, też u Pana starosty i Pana zastępcy. Poza tym że też już spotkał się z kilkoma Państwa radnymi, którzy też pełnią funkcję powiedzmy i sołtysów i byłych wójtów i powiedzmy tam też Pana byłego prezesa Związku Podhala. Także to jest jego takie marzenie, no i właśnie to marzenie też, żeby stanąć na mównicy i te parę słów powiedzieć. Także tu się podziękuj. Dziękuję, bardzo dziękuję, że jestem szczęśliwy. Też chcielibyśmy, jeżeli teraz przerwie, to może jakieś takie zdjęcie grupowe. Oczywiście. Jeżeli tylko mamy możliwość spełnienia tego marzenia, jest ono ważne dla Szymona, to naprawdę nie ma powodu. Myślę, że każdy z Państwa radnych tutaj udostępni również taką możliwość, czyli jeżeli Szymon zechce sobie zrobić zdjęcie, czy z samą radą, czy to z kilkoma radnymi, to zapraszamy w tej przerwie. Bardzo dziękujemy za to, że przybyliście. I proszę Państwa, w takim razie zrobimy teraz przerwę. Myślę, że 10-15 minut. A później wracamy do bloku uchwał, które mamy w następnych punktach naszego dzisiaj porządku. 10 minut przerwy.
Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsca już, bo minęła przerwa, ta 10-minutowa, już mamy 15 minut. Zapraszam wszystkich radnych. Panie Kingo, proszę tam tutaj zdyscyplinować tych radnych. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. To Marysi wina. Proszę Państwa, jakby można było zamknąć w takim razie tamtą salę z tyłu. Zamknij, Panie Skarbnik. O, bardzo dobrze. Proszę Państwa, w takim razie kontynuujemy nasz porządek obrad i przechodzimy do punktu 6. Panie Przewodniczący, jakby można było zamknąć tam drzwi, bo nam troszkę przeszkadzają tam. Panowie radni nie chcą być na sesji, to nie wiem. Dziękujemy. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 6, w punkcie 6 naszego porządku obrad po tej krótkiej przerwie. Zachęcam w dalszym ciągu do zakładania maseczek, bo jednak po tych wystąpieniach wcześniejszych naszych dyrektorów w szpitalach widzimy, że sytuacja jest bardzo poważna i tutaj te statystyki są wręcz przerażające, ale przystępujemy do tego punktu 6, a w punkcie 6 mamy przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu tatrzańskiego na rok 2021. Wprowadzenia do projektu tej uchwały dokona oczywiście pani skarbnik powiatu tatrzańskiego, pani Zofia Garbulińska. Bardzo proszę, pani skarbnik. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, w proponowanych zmianach budżetu powiatu zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10 406 zł. I tak w dziale administracja publiczna, w rozdziale starostwa powiatowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 tysięcy i przeznacza się te środki na koszty utrzymania starostwa powiatowego. Wydatki te zrównoważone są środkami finansowymi pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu. Następna zmiana to zwiększenie wydatków w oświacie i wychowaniu. W rozdziałach technika i w rozdziale licea ogólnokształcące. W rozdziale technika zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73 273 zł. I przeznacza się na działalność bieżącą szkół powiatowych. Wydatki te również związane są, znaczy się zrównoważone są uzupełnieniem subwencji ogólnej dla powiatu, jak również z rezerwy subwencji oświatowej. Z uzupełnienia subwencji ogólnej to kwota 46 305, a z rezerwy subwencji oświatowej 26 968 zł. W tym rozdziale dokonuje się również zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 871 620 zł na modernizację boiska szkolnego przy Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych. Wydatki te zostały przeniesione z działu kultura fizyczna i zmiana związana jest ze zmniejszeniem dochodów z tytułu pomocy finansowej z województwa małopolskiego o kwotę 249 280 zł. Tutaj powiat zrezygnował z podpisania umowy z marszałkiem województwa małopolskiego z powodu niekorzystnych dla powiatu zapisów w umowie o dofinansowanie. Następnie zwiększenie to, jak już powiedziałam, w rozdziale licea ogólnokształcące. W tym rozdziale zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38 850 zł i przeznacza się na zakup mebli, pomocy naukowych i dydaktycznych dla liceum ogólnokształcącego. Zwiększenie to zrównoważone jest dochodami wypracowanymi przez szkołę. W tym rozdziale też są zwiększenia wydatków majątkowych związane z boiskiem szkolnym przy liceum ogólnokształcącym i powodem jest to samo omawiane przeze mnie w tym dziale wcześniejszym, w rozdziale technika, czyli wydatki są przeniesione z rozdziału kultura fizyczna i zmiana jest również spowodowana niepodpisaniem umowy z marszałkiem województwa małopolskiego.
Następne zwiększenie to zwiększenie w dziale pomoc społeczna. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększone zostają wydatki o kwotę 13 tysięcy i przeznaczane są na doposażenie domu pomocy społecznej w Zakopanem. Wydatki te również są zrównoważone środkami finansowymi pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu. Następne zwiększenie w dziale pomoc społeczna to zwiększenie w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Zwiększamy tutaj wydatki o kwotę 6083 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PCPR-u i na wydatki rzeczowe. Wydatki są zrównoważone dochodami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To są środki za obsługę tychże zadań. Następne zwiększenie to zwiększenie w pozostałych w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W rozdziale pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 18 480 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Bezpieczny Dom, wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19. To będą dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem i wydatki te zostały zrównoważone pozyskanymi środkami z EFES-u na przeciwdziałanie COVID. Następne zwiększenie to zwiększenie w dziale rodzina, rozdziale rodziny zastępcze. Tutaj zwiększamy wydatki o kwotę 60 tysięcy, którą przeznacza się na działalność bieżącą organizatora rodziny pieczy zastępczej funkcjonujących w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki te są zrównoważone środkami finansowymi pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu. I ostatnia zmiana to zmiana w kulturze fizycznej, w dziale kultura fizyczna i ta zmiana jest związana z omawianymi przeze mnie zwiększaniami i zmianą związaną z niepodpisaniem umowy z marszałkiem, czyli przeniesieniem wydatku do działu oświata i wychowanie. I ponadto jeszcze jest zmiana załącznika dotyczącego planu wydatków majątkowych. I te zmiany znów te również związane są z przenosinami wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Proszę państwa, zarówno projekty tej uchwały, jak i wszystkich pozostałych, które mamy w dzisiejszym porządku obrad, były omawiane na poszczególnych komisjach. Czy do pani skarbnik ze strony państwa radnych są jakieś pytania, coś wymaga dodatkowego wyjaśnienia? Jeżeli nie, to w takim razie prosiłbym pana Tomasza Dzierżęgę, przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji o to, aby przedstawił opinię swojej komisji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W takim razie będziemy przystępować do głosowania. Druk projektu tej uchwały mamy na druku numer 223A w załączonych materiałach. Uchwała będzie miała numer 29/221/21 z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu tatrzańskiego na rok 2021. Przystępujemy do głosowania nad projektem tej uchwały. Proszę o oddawanie głosu. Proszę państwa, mamy wynik głosowania. 18 radnych było za, a to oznacza, iż Rada przyjęła proponowaną uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 7, w którym to mamy przyjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu tatrzańskiego i ponownie pani skarbnik zabierze głos. Bardzo proszę pani skarbnik. Jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, to ta zmiana związana jest głównie ze zmianą, z wprowadzeniem do przedsięwzięć majątkowych zadania pod nazwą wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę drogi powiatowej numer 1651K Czarny Dunajec-Poronin w miejscowości Ząb. To wprowadzone jest do realizacji w roku 2022
i zmiana ta związana jest z przystąpieniem do procedury zgodnej z prawem zamówień publicznych w roku bieżącym. Dodatkowo w załączniku numer 1 dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie polegających na aktualizacji danych finansowych zarówno w zakresie dochodów i wydatków w roku 2021, jak również to są zmiany dokonane do dnia uchwalenia niniejszej uchwały. Ponadto również aktualizuje się dane dotyczące wydatków objętych limitem, o którym mowa, czyli tak zwanych przedsięwzięć i bieżących, i majątkowych, w związku z tym, co przedstawiałam przed chwilą, w związku z wprowadzeniem nowego zadania na rok 2022. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No myślę, że tutaj chyba pytań nie będzie. Tym niemniej, jakby były jakieś pytania, bardzo proszę, ze strony państwa radnych. Również tym projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetu Rozwoju i Promocji. Pan Tomasz Zierżęga ponownie przedstawi wniosek komisji w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Komisja Budżetu Rozwoju i Promocji jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały mamy na druku numer 224. Uchwała będzie miała numer 29/222/21. Z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu tatrzańskiego. Otwieram głosowanie nad projektem tej uchwały. Proszę o oddawanie głosu. Mam jakiś kłopot lekki techniczny, ale myślę, że zaraz. Zamykam głosowanie i mamy wynik głosowania. 18 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, a to oznacza, iż uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Kolejne dwie uchwały będą prezentowane przez panią dyrektor Renatę Zielińską, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a w punkcie 8 mamy przyjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado. Projekt uchwały dotyczy zmiany w załączniku do projektu uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego. Chodzi o przesunięcie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok. I chcemy tak, zmniejszyć o 50 tysięcy w zadaniu przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zmniejszyć o 16 683 zł i 93 grosze w zadaniu finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy. I zwiększyć o 66 683 zł i 93 grosze w zadaniu dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Zmiana ta ma na celu zachowanie ciągłości w obsłudze osób niepełnosprawnych, które składają wnioski i składają w dalszym ciągu faktury za zakupione przedmioty. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Proszę państwa, to jest już znana procedura. Staramy się, aby ten fundusz był wykorzystany maksymalnie. Stąd częste zmiany podziału tych środków. Myślę, że również i w tym przypadku nie będziemy jednomyślni. Tym niemniej, jak były jakieś pytania do pani dyrektor, bardzo proszę, ze strony państwa radnych. Nie ma pytań, a tematem tym zajmowały się dwie komisje, Komisja Budżetu Rozwoju i Promocji oraz Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny Spraw Społecznych. Prosiłbym panów przewodniczących, aby w tej kolejności złożyli wnioski swoich komisji. Pan Tomasz Zierżęga. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Komisja Budżetu Rozwoju i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I pan Paweł Para. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału środków PFRON na rok 2021. Dziękuję jeszcze raz za pracę w komisjach. W takim razie przystąpimy do głosowania.
nad projektem uchwały, która będzie miała numer 29/223/21 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok, a projekt uchwały mamy za druku numer 225. Otwieram głosowanie. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Zamykam głosowanie. 17 radnych było za, 1 wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada przyjęła proponowaną uchwałę. Dziękuję. Proszę Państwa, pani dyrektor w takim razie zaprezentuje nam kolejną uchwałę, którą mamy w punkcie 9 porządku obrad. A uchwała ta będzie w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. Pani dyrektor, oddaję pani głos ponownie. Przedmiotowa zmiana dotyczy zmiany w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ma charakter porządkowy, wynika z fizycznej zmiany siedziby organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Tutaj mamy w paragrafie pierwszym, w punkcie 5, chodzi o zmianę adresu. I tak naprawdę ma na celu wyłącznie uporządkowanie w dokumentach tego adresu. I przy tej okazji chciałam też powiedzieć, że organizator fizyczny przeniósł się w połowie października do naszego centrum. Bardzo dziękuję panu staroście za dokonanie remontu w pomieszczeniach starego internatu. Pracownicy mają naprawdę bardzo dobre warunki do pracy i no, widać, że są zadowoleni. Także za to dziękuję, a tutaj proszę o przyjęcie uchwały. Jeszcze raz dziękuję pani dyrektor. To w takim razie, proszę państwa, jak widać, tu jakiejś rewolucji w zmianie tego statutu nie ma, ale było to przedmiotem również obrad Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Przewodniczący pan Paweł Para, oddaję panu głos. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. Dziękuję. Dziękuję również pani dyrektor. W takim razie przystępujemy do głosowania nad uchwałą numer 29/224/21 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. Projekt uchwały mamy na druku numer 223 w załączonych materiałach, które państwo otrzymali. Otwieram głosowanie nad projektem tej uchwały. Proszę o oddawanie głosu. Zamykam głosowanie. Mamy wynik głosowania. 18 radnych było za, nikt się nie wstrzymał, również nikt był przeciw i stwierdzam, że uchwała ta została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Bardzo dziękuję państwu radnym i przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 10. A w punkcie tym mamy przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i przekazania skargi. Pani przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Dudek zajmowała się wspólnie z członkami tej komisji tym tematem. Bardzo proszę pani przewodnicząca, oddaję pani głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 roku zajmowała się skargami, dwoma skargami. Skargą pana Adama Fedyka i skargą pana Jana Hebdy. Do Rady Powiatu Tatrzańskiego wpłynęła skarga pana Adama Fedyka, przesłana pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Targu, przepraszam, Sączu, na używanie przez starostę tatrzańskiego w postępowaniu administracyjnym nazwy ulicy w Zakopanem Droga Stanisława Zupka. Ponieważ skarga nie dotyczy spraw wymienionych w przepisach, dlatego nie zasługuje na uwzględnienie. Starosta tatrzański nie jest organem właściwym do nadawania nazw ulic ani określenia ich przebiegu. W związku z tym skargę uznano za bezzasadną. Skarga druga
pana Jana Hebdy wynika z tej skargi, że dotyczy ona działalności pracownika Starostwa Taczańskiego. Zgodnie z artykułem 232 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego skargę na pracownika można przekazać do załatwienia jego przełożonemu służbowemu z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia. W związku z powyższym skargę należy przekazać staroście taczańskiemu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Również w materiałach macie państwo te wyjaśnienia, o których teraz wspominała pani przewodnicząca. Czy jakieś pytania w sprawie tego projektu uchwały ze strony państwa radnych może są? Jeżeli nie, to poddam pod głosowanie projekt uchwały zawarty na druku numer 227, a uchwała będzie miała numer 29/225/21 Rady Powiatu Taczyńskiego z dnia 2 grudzień 2021 rok w sprawie rozpatrzenia skargi i przekazania skargi. Otwieram głosowanie nad projektem tej uchwały. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Mamy wyniki głosowania. 18 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada przyjęła proponowaną uchwałę jednogłośnie. I proszę państwa, dziękuję za ten głosowania w tym bloku uchwał. Teraz przechodzimy do punktu 11. W punkcie tym mamy odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, ponieważ w punkcie 4 nikt z państwa nie zabrał głosu. W takim razie ten punkt zamykam i przechodzimy do punktu 12. Sprawy bieżące. Czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? To ja tylko króciutko tematach, które wpłynęły do Biura Rady. Między innymi wpłynęło pismo wojewody małopolskiego o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczania COVID-19. Pan wojewoda tu przypomina, że jest możliwość obradowania również organów samorządowych w trybie zdalnym, ale co nie oznacza, że nie należy tego transmitować i jakby uniemożliwiać naszym mieszkańcom udział w takich sesjach, bo część samorządów po prostu nie nagrywała i nie publikowała posiedzeń z poszczególnych rad. No i tutaj pan wojewoda zwraca uwagę na to, że tutaj trzeba respektować dalej zasady jawności, czyli przestrzegać zasad jawności w działalności organów jednostek samorządowych, aby nie dopuścić do pojawienia się tego rodzaju zarzutów w przyszłości. Podkreślam jeszcze raz, że obrady Rady są dostępne dla każdego z mieszkańców, bo one są jawne, są nagrywane i publikowane również w sieci. Mieliśmy dzisiaj też przykład tutaj obecności na naszej sesji mieszkańców, co prawda z powiatu nowotarskiego, ale temat był otwarty i nikt tutaj nie przeciwstawia się obecności. Oczywiście w warunkach teraz takiej tej pandemii, która musi być przestrzegana. Mamy również pismo Związku Powiatów Polskich zawierające taki pakiet filmów Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów. Firmy te powstały w ramach takiego projektu Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce. Jakby ktoś z państwa radnych chciał tutaj mieć wgląd do tych materiałów, to one są w Biurze Rady, a informacja ta została przekazana 30 listopada. Przekazaliśmy również drogą elektroniczną na skrzynki prywatne oraz na tablety projekt budżetu powiatu na 2022 rok. Wraz oczywiście z materiałami informacyjnymi i projekt wieloletniej prognozy finansowej z objaśnieniami przyjętych wartości. Mam nadzieję, że państwo radni zapoznali się z tym projektem. Będziemy budżet przyjmować na kolejnej naszej sesji. Jeszcze nie mamy ustalonego terminu tejże sesji i nie wiemy również, w jakim trybie się będzie ona odbywać.
No, ze zrozumiałych względów, no, ale chcielibyśmy jednak tutaj, myślę jako Rada, żeby ten budżet był przyjęty jeszcze w tym roku, tak żeby powiat mógł od przyszłego roku już działać w oparciu o zatwierdzony przez Radę budżet. Także zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami i prawdopodobnie sesja będzie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, jeżeli nam się uda tutaj to zorganizować i w jakim trybie, może w innej sali, no zobaczymy. Proszę o cierpliwość, bo to tutaj te sprawy są dosyć takie dynamiczne, no mówię oczywiście o zagrożeniu COVID. Bardzo bym też jeszcze prosił o takim obowiązku uczestnictwa w pracach komisji i w sesji oraz usprawiedliwianie swojej obecności. Mamy tam taką uchwałę, która tam mówi o tym, także przewodniczący poszczególnych komisji niech też tego pilnują, no bo to się wiąże z pewnymi tam konsekwencjami związanymi oczywiście finansowymi. Także bardzo bym prosił. Protokół czytają, będą czytać, jakby można było poprosić was o to, z tej dzisiejszej sesji pani Maria Kuchta i pan Wiesław Lenart. Wiedziałem, że Wiesław Lenart będzie zadowolony. Już nie podpinaj pod to panią Marysię, tylko mówimy o twoim zadowoleniu, a ty od razu się... Rozumiem, dobrze. Proszę państwa, czy jeszcze w sprawach bieżących coś wymaga dodatkowego wyjaśnienia? Nie ma chętnych do zabrania głosu. W takim razie przechodzimy do punktu 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? Ja? Można tam zegar nad ścianą ustawić, taki elektroniczny? Bardzo by to ułatwiło, jakby, jeżeli można by panie starosto, to oczywiście to, proszę to potraktować jako żart, bo to nie jest to temat na sesję, ale byłoby przy tak pięknej sali, żebyśmy też mieli orientację no, i czasu i przestrzeni, jakiej się znajdujemy. Szczęśliwie czasu nie liczą, to by oznaczało, że jestem nieszczęśliwy. No dobrze. Postaram się w takim razie, żeby ten jednak zegar się pojawił. Czy jeszcze jakieś tutaj w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? Proszę państwa. No to już mamy dwa głosy. Jeszcze nam tylko brakuje 10 i będzie dobrze. Panie starosta, jakby pan jeszcze, proszę państwa. Jeszcze ostatni temat, jakby panie starosto, jest budowana strategia powiatu tatrzańskiego. Były już trzy spotkania, pierwsze trzy, bo w pierwszym też braliśmy udział tu wspólnie z panem starostą, w takim spotkaniu wprowadzającym. Może panie starosto, krótki komentarz i przypomnienie jeszcze o tych pozostałych terminach, jeżeli by można. Zachęcam państwa radnych może do udziału jeszcze w tej strategii. Tak, to następne spotkanie i to już ostatnie z serii warsztatów, to będzie w Jasnym Pałacu 7 teraz grudnia, no a później nastąpi opracowanie i przekazanie tego do Rady do już formalnego procedowania. Oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich radnych, żeby w tym uczestniczyć w miarę możliwości, bo no to powinno być też odzwierciedleniem tej wizji rozwoju powiatu, jaka jest w naszych głowach, która wynika między innymi z naszych programów wyborczych i z tego, co nam przekazują mieszkańcy, prawda? Więc dlatego im więcej osób, którzy taką wizję posiadają, bierze w tym udział, no to chyba lepiej. Także chciałem do tego zachęcić w miarę możliwości, a później oczywiście Rada i tak będzie na tym pracować już w sposób formalny poprzez komisję i poprzez ostatecznie sesję. Czy jest szansa, żebyśmy w tym miesiącu zamknęli temat strategii? Czy będzie gotowy dokument, czy raczej się nie uda go stworzyć do końca roku? Mówię rzeczywiście o formalnym dokumencie, raczej nie. Chyba w przyszłym roku to przyjmiemy, tak? Hmm.
Jeżeli tylko Państwo dysponują czasem, to zachęcam, bardzo ciekawie prowadzony jest sposób budowy tej strategii i prowadzący no, tutaj uwzględniają również niektóre sugestie, przy czym tutaj, tak jak Pan Starosta wspomina, chcielibyśmy, aby ta strategia, oprócz takiej wizji ogólnej, no, którą pewnie tam należy zawrzeć, to staramy się, żeby były takie punkty, które są w zadaniach powiatu i których realizacja w okresie trwania tej strategii no, byłaby w miarę możliwa i skuteczna. Dziękuję w takim razie. Proszę Państwa, jeżeli nie ma już chętnych do zabrania głosu w tym punkcie 13, to pozwolicie, że przechodzimy do ostatniego, do zamknięcia obrad. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, za udział w sesji. No i zobaczymy w takim razie, jak chodzi o ten termin kolejnej, w jakiej formule. No niestety nie mogę Państwu dzisiaj tego powiedzieć. Także oficjalnie zamykam 29. sesję. Dziękuję za przybycie.